Andrea, to było zwycięstwo, na które długo czekaliśmy. No i jak smakuje? Jak smakuje pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie? Na pewno zagraliśmy, uważam, dobre spotkanie. Nie pozwoliliśmy za wiele przeciwnikowi. Gdzieś tam na początku było kilka błędów w defensywie. I nagle strzelamy bramkę i już chyba kontrolowaliśmy to pierwszą połowę całkiem. W drugiej zdarzało się momenty, nawet ta bramka, ich bramka to była taka bardziej przypadkowa niż z pięknej akcji. Odpowiedzieliśmy dobrze na 3-1 i myślę, że wtedy już ułożyliśmy mecz. No ale ta pierwsza sytuacja to wróciliście z dość dalekiej podróży, bo gdyby oni strzelili, to zupełnie inaczej by to mogło wyglądać. No ale potem idzie ta kontra, Mateusz Kamiński podaje, ty strzelasz bramkę i ten mecz naprawdę zaczyna wyglądać już naprawdę dobrze. No tak, tak jest w piłce, jak się nie strzela, zwykle zaraz jest jakaś sytuacja dla przeciwnika, tak my wykorzystaliśmy to. 1-0, 2-0 już przeciwnik ciężko miał. Nie ukrywam, że trochę może obawialiśmy się tego, bo 3 razy już prowadziliśmy, także powiedzieliśmy sobie, że już nie możemy dopuścić do tego, żebyśmy nie wygrali ten mecz, zwłaszcza, że 2-0 było. Chociaż wiadomo, wszystko jest możliwe. Szkoda trochę tej bramki na 2-1, no bo gdzieś tam Raków zaczął bardziej się, no już widział szansę na remis nawet. Ale dobrze, odpowiedź była na 3-1 i wszystko się dobrze skończyło. Potrzebowaliście tego zwycięstwa? Mi uważam, że bardzo, zwłaszcza, że gdzieś tam w pierwszych tych meczach prowadzimy i nie dochodzimy do wygranej. Także tylko jeden punkt w tych 3 meczach na pewno bardzo, bardzo ważne i potrzebne jest zwycięstwo. Dzięki wielkie. Dzięki.